Stanisławie Wokulskim w 5 minut. Bogaty kupiec pochodzenia szlacheckiego, zakochany nieszczęśliwie w Izabeli Łęckiej, właściciel wielkiego sklepu przy krakowskim przedmieściu. Gdy rozgrywa się właściwa akcja utworu, Wokulski ma 46 lat. Pochodzi ze starej, zdeklasowanej, zrujnowanej szlachty. Sytuacja materialna sprawiła, że musiał pracować w winiarni Hopfera. Potem zarabiał korepetycjami i jednocześnie się uczył. Wykonywał doświadczenia z balonami. Ukończył szkołę przygotowawczą i zdał egzamin do szkoły głównej. Po roku rzucił naukę, by wziąć udział w powstaniu, za co zesłano go na Sybir, w okolice Irkucka. Tam odmroził sobie dłonie, które nabrały czerwonego zabarwienia. Wykorzystał pobyt na zesłaniu, aby dalej się kształcić. Dzięki pomocy Rosjanina Suzina zgromadził trochę pieniędzy, wrócił do Warszawy jako człowiek o ugruntowanej pozycji naukowej. Nie mógł znaleźć pracy, nie został zaakceptowany przez społeczeństwo ani jako uczony, ani jako kupiec. Ożenił się z wdową Małgorzatą Minclową, pomnożył jej majątek, a po śmierci Małgorzaty poznał w teatrze Izabelę, w której się zakochał. Podczas wojny turecko-rosyjskiej zdobył duży majątek, a po powrocie z tej wojny podjął zabiegi o rękę i względy Izabeli. Między innymi wykupił weksle Łęckiego i srebrną zastawę. Wokulski pomagał ubogim, wozakowi Wysockiemu i upadłej dziewczynie. Chce działać na rzecz rozwoju gospodarczego kraju, zakłada spółkę do handlu z cesarstwem. Aby zbliżyć się do Izabeli, bierze udział w kweście wielkanocnej, uczy się angielskiego, kupuje klacz wyścigową, kupuje kamienicę Łęckich, przepłacając jej wartość. Organizuje kwiaty na występach lubianego przez Izabelę aktora Rossiego. Odbywa podróż do Paryża, gdzie spotkał się z Geistem, genialnym naukowcem. Na zaproszenie prezesowej Zasławskiej przyjechał do Zasławka, gdzie przebywa również Izabela. Łęcka, za namową ciotki, zaczęła traktować Wokulskiego jako kandydata do swojej ręki. Podczas podróży do Krakowa Wokulski słyszy rozmowę Izabeli ze Starskim, celowo prowadzoną po angielsku. Widząc flirt obojga, Wokulski postanowił ostatecznie zrezygnować z tego związku. Próbuje popełnić samobójstwo, ale ratuje go dróżnik. W końcu Wokulski sprzedaje sklep, wycofuje się ze spółki handlu z cesarstwem, pisze testament i przeznacza pieniądze na rzecz badań Ochockiego, dla Rzeckiego i Helenki Stawskiej i znika. Nie jest jasne, co dalej stało się z Wokulskim. Bohaterowie powieści snują różne przypuszczenia. Szuman uważa, że Wokulski popełnił samobójstwo w Zasławiu, wysadzając jednocześnie głaz, przy którym spotkał się z Izabelą. Rzecki sądzi, że udał się w podróż. Stanisław Wokulski jako romantyk. Tragizm, przeżycie nieszczęśliwej miłości, osamotnienie, szlachetność i przekonanie, że wybitna jednostka powinna poświęcić się dla ogółu. Romantyczny sposób patrzenia na kobietę. Bunt wobec rzeczywistości. Stosunek do walki narodowo-wyzwoleńczej. Walka z bronią w ręku. Wokulski jako pozytywista. Przedsiębiorczy. Umie trafnie analizować problemy o charakterze gospodarczym. Działalność filantropijna, kult wiedzy, nauki. Wokulski to bohater dokonujący trudnych wyborów. Nauka czy udział w powstaniu? Praca naukowa z Geistem czy Izabela? Najważniejsze przyczyny klęski Wokulskiego. Idealizowanie kobiety i miłości, wpływ idei romantycznych, przesądy społeczne, stosunek arystokracji do Wokulskiego, fakt, że tytuł wyznacza pozycję społeczną, umarł przywalony resztkami feudalizmu, niedocenianie przez społeczeństwo działań Wokulskiego na rzecz ogółu. Wokulski to postać bardzo barwna, żywa, posiada ciekawy charakter, jest tak jak wielu z nas. Każdy może odnaleźć w nim swoją cechę. Należy się jednak zastanowić, czy Wokulski wybrał dobrze? Wiemy, miłość nie wybiera, ale to właśnie to uczucie zmarnowało życie bohaterowi.